Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Remigiusz Rok Maciaszek, a to jest Polsat Games, a mój program nazywa się Rok w Grach i dzisiaj opowiem Państwu o grze Marvel's Spider-Man Miles Morales. Zapraszam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie będę tego ukrywał, Marvel's Spider-Man ze stajni Insomniac Games, to się nazywa ekipa odpowiedzialna za tą grę, to jest moja ulubiona gra ever, w sensie takim, że to jest najlepsza gra, w jaką grałem kiedykolwiek. I tutaj oczywiście będą ludzie, którzy nakrzyczą mnie strasznie, że to nie wypada, że jest krótka, że jest za droga, zwłaszcza Miles Morales, ale to nie zmienia faktu, że dla mnie to jest arcydzieło i jest to zdecydowanie moja ulubiona gra. Oczywiście doceniam całą masę gier, ale tak przed rozpoczęciem tego nagrania zadałem sobie pytanie, czy aby na pewno to jest twoja ulubiona gra? I odpowiedź brzmi owszem, tak, bo tak lubię i mam wiele powodów, żeby tak twierdzić. O tych powodach Państwu opowiem, ale chwilę na temat Insomniac Games. To jest firma, która w zasadzie nie słynie z jakichś gigantycznych, wielkich i sukcesowych produkcji. Sukcesowe są takie? Czy produkcji pełnych sukcesów? Nie, to też źle. Sukcesów, produkcji z sukcesami. No, do pewnego stopnia. Oni zrobili Resistance, który był swego czasu bardzo popularny. Zrobili Ratchet i Clank, który był bardzo bajkowy, ale też zrobili niestety Sunset Overdrive, który wyszedł na Xboxa One, kiedy była premiera tych konsol. I nie była to gra, która by powalała jakoś wyjątkowo, ale to raczej wina była tej generacji konsol, tej poprzedniej, w odniesieniu do obecnej dzisiaj Series X i PlayStation 5. Więc tam to nie było powalające zdecydowanie, ale było widać już taką dynamikę, jakąś taką myśl, która w Insomniac przetrwała bardzo dobrze do czasu premiery Marvel's Spider-Man. Premiery, która była niezwykle udana, gra jest bardzo dobrze oceniana. Miles trochę gorzej, ale to ze względu na relację między ceną a ilością rzeczy w grze zawartej, bo Miles Morales niestety jest bardzo, bardzo krótki. Przejście gry zajęło mi 9 godzin, no to tylko dlatego, że starałem się ten czas wydłużyć poprzez działania poboczne. I gra jest bardzo, bardzo sympatyczna. W zasadzie nie należy oceniać jakości gry przez jej długość. To jest taka wartość, którą oceniamy po fakcie i z reguły wpływa na nasze poczucie szczęśliwości bądź też nieszczęśliwości, kiedy gra ta okazuje się zbyt krótka. No i faktycznie, Miles Morales napełnił mnie nieszczęśliwością po fakcie, ale jak się bawiłem, to bawiłem się doskonale i wiedziałem, że ten koniec nadchodzi bardzo szybko, ale gra w tym takim małym kęsku marvelowskiego świata naprawdę fantastycznie pokazuje historię. Nie przypomina sobie, że jakakolwiek gra z uniwersum Marvela mogła dotrzymać jakości Spider-Manowi. Zresztą jeżeli chodzi o DC, to jedynie Batman stał na poziomie zahaczającym o to, ale był trochę inny, był trochę staroświecki, zwłaszcza te Batmany w otwartym świecie. Spider-Man jest pod tym względem wyjątkowy, tak Peter Parker, jak i Miles Morales. Zresztą do samego Milesa Moralesa także pałam ogromną sympatią. Sporo jego historii przeczytałem w komiksach, zwłaszcza którąś wojnę domową, nie pamiętam którą, bo tam miałem okazję Milesa Moralesa poznać. Mówię o wojnie domowej w ramach uniwersum Marvela. To mogła być druga albo trzecia, nie trzymajcie mnie za słowo. No i też z wielką przyjemnością oglądałem taki film Into the Spider-Verse, to świetny film, animowany. Niedługo powinna się pojawić jego druga część. Na szczęście te animacje nie są tak COVID-em zagrożone jak inne filmy, więc mam nadzieję, że dostaniemy na czas. Super fajna opowieść. W życiu bym nie przypuszczał, że będę się tak dobrze bawił na filmie, który z jednej strony próbuje być trochę poważny, w ramach tych komiksowych opowieści oczywiście, a z drugiej strony pokazuje świnkę Porky jako Spider-Mana. To Spider-Pig, myślałem, że mi to totalnie zepsuje imersję, ale okazało się to całkiem nieźle wpisane w całą tę opowieść. Czy muszę Państwu o multiversum opowiadać Spider-Manowym? Niekoniecznie. Myślę, że większość z Państwa oglądało ten film, a jeśli nie oglądało, to powinno, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami komiksowych rzeczy, a ja jestem ogromnym fanem i to też trochę uzasadnia moją sympatię do Spider-Mana. I już Państwu opowiadam dlaczego. Nice work with the helicopter, kid! Real heroic stuff! Hey, guys! How about we call a timeout? Talk this through? Please? No? All right, then! Let's go, Yoda! How's it looking out there?
Otóż proszę Państwa, kiedy byłem dzieckiem, a nie było to wbrew pozorom tak bardzo dawno temu, ale jakieś ze 30 parę lat, to bardzo, bardzo lubiłem komiksy z superbohaterami. Uwielbiałem. Nie mam tu na myśli polskich superbohaterów, bo tych można było kupić, jak Hans Kloss na przykład, tak? Uchodził za polskiego superbohatera, albo Kapitan Żbik, albo ten polski agent z 007 Zgłoś się. No bo właściwie nie mieliśmy takich superbohaterów narodowych, niestety. No i te od czasu do czasu komiksy trafiały z Ameryki, jak miałem kilkanaście lat, to się przytrafiały obok popcornów, Bravo i innych takich czasopism dla młodzieży średnio udanej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No to ja byłem komiksowym chłopakiem i chciałem czytać te komiksy. Jedyne, co mi się udało zdobyć we wczesnej młodości, to jeden komiks Spidermana, jeden komiks Batmana i jeden z Supermanem i byłem szczęśliwy i czytałem je wszystkie w kółko, w te i we w te, marząc o kolejnych, które mi się mogły mi przytrafić, a mi się nie przytrafiały, nie mogłem ich nigdzie w kiosku dostać. Jak się nawet pojawiały, to ktoś je wykupował. Ja mieszkałem w małym mieście, Bolesławcu, cudownym zresztą, ale małym, i tam takiego zatowarowania w komiksy nie było za bardzo, a wstyd mi się było przyznać rodzicom, że lubię komiksy, bo mnie tato ochrzaniał nawet jak książki czytałem, wyobraźcie sobie Państwo, ponieważ mój tato uważał oczywiście, pewnie cenił książki, ale uważał, że młody człowiek powinien rozsądnie i mądrzej spędzać czas, na przykład ucząc się intensywnie. Na szczęście nie posłuchałem i czytałem te książki i komiksy w ukryciu, no i dzisiaj mogę opowiadać Państwu o grach, bo tej pasji we mnie nie zgasiła wczesna młodość. Zatem, proszę Państwa, ja uwielbiałem te rzeczy, a nie miałem do nich dostępu, nie miałem kreskówek, nie miałem animacji, nie miałem filmów, zresztą wtedy za bardzo nie było też. Dopiero Marvel, później przyszedł ten filmowy disneyowski, więc jak ktoś miał ochotę na filmy, to też za bardzo ich nie oglądał. No ale amerykańskie dzieciaki miały przynajmniej te komiksy i miały te serie animowane. To mnie zatrwożyło, kiedy byłem starszy i już ogarnąłem dostęp do tych internetowych serwisów z filmami, to nagle zrozumiałem, że taki Spider-Man, kiedy ja miałem kilkanaście lat, to był serial rozpisany na kilkanaście odcinków na jeden sezon, a sezonów było kilka i myślałem sobie, Jezu, jak bardzo chciałem wtedy oglądać takie rzeczy i jak bardzo nie miałem do nich dostępu. I myślę sobie, że dzisiaj moja sympatia do Spider-Mana i do Marvela wynika także z tych niespełnionych marzeń młodości. Kiedy się je ma, Bo w zasadzie, gdyby się tak temu przyjrzeć, to jest taka dziecinna, trochę naiwna opowieść o tym superbohaterstwie i człowiek z wiekiem powinien wyjść z tych takich sympatii, ale oczywiście to nie zawsze się zdarza. Są ludzie, którzy są zaangażowani w te komiksy od młodości i pozostaje im ta pasja do późnej starości. Bardzo dobrze, ja trzymam kciuki za takich ludzi, ale dla mnie, dla kogoś, kto kompletnie nie miał do tego dostępu albo w minimalnym stopniu, to było takie niespełnione marzenie, które dzisiaj się spełnia w pełnej rozciągłości i doceniam to i celebruję każdy moment, który mogę spędzić z jakimś superbohaterem. Więc tak, mimo całej naiwności uwielbiam te filmy, mimo całej naiwności uwielbiam komiksy, stare kreskówki, ale także uwielbiam gry, które tymi naiwnościami puchną wręcz, bo Spider-Man jest opowieścią taką bardzo luźną i na pierwszy rzut oka przeznaczoną dla najmłodszych odbiorców, ale tylko dlatego, że przedstawia ten specyficzny język komiksów i specyficzny język animacji. Spider-Man jest trochę jak powrót do przeszłości, której nie miałem, a którą sobie wyobrażałem, bo dokładnie tak w młodości wyobrażałem sobie opowieści ze Spider-Manem. Więc to jest taki mój osobisty, moja osobista opowieść i w zasadzie uzasadnienie, dla którego Marvel Spider-Man i Marvel Spider-Man Miles Morales jest moją ulubioną grą. Wybaczcie, trochę się przejęzyczam przy tych tytułach, ale dlatego, że one są dosyć skomplikowane, jak dla polskiego mówcy. No dobrze, idźmy dalej. You can't stop us, Spider! Let us in, and no one gets hurt! Jaką zatem dostajemy historię od Insomniac Games tym razem i dlaczego Miles Morales, co się stało z Peterem Parkerem? Przez chwilę byłem przestraszony mocno, że Peter Parker odszedł nam na zawsze z tego uniwersum. Na szczęście nie. Peter Parker wyjechał
na wakacje, bo go MJ o to poprosiła. I MJ, okej, w porządku, rozumiem Petera. MJ była tak upierdliwa w pierwszej części gry, że wcale się nie dziwię, że wyjechał do Europy, a mimo tego silnego poczucia misji, którą Parker miał i potrzeby obrony Nowego Jorku. No ale na szczęście Parker ma zastępcę w postaci Milesa Moralesa, młodocianego Spidermana, który został ugryziony przez trochę innego pająka, takiego pająka, który daje moce bioelektryczne, poznajemy je w trakcie gry, i pozwala także znikać. To jak ktoś oglądał filmy, to wie. Zresztą z ciekawostek pewnych, te moce bioelektryczne są fantastyczną bronią na Venoma. Kiedy Miles Morales spotyka się z Venomem w tym uniwersum komiksowym, to za każdym razem go kładzie na łopatki, bo go kopie prądem w sposób tak nieprzyjemny, że Venom praktycznie odpada od swojego nosiciela. Liczyłem, szczerze mówiąc, na to, że w tej historii Milesa Moralesa i Petera Parkera Venom się pojawi jako kolejna postać. Myślałem sobie, och, jak cudownie by było, gdyby Peter Parker zgodnie ze swoją historią przyjął symbiota do siebie i to by spowodowało walkę między nim a Milesem Moralesem. I mielibyśmy okazję oglądać w trzeciej części gry przygody tych dwóch pająków, prowadzić ich obu, ale z różnych perspektyw. Z tej takiej Peter Parkerowskiej, który zmienia się trochę w postać negatywną, i Milesa, który go próbuje uratować, odwieść o tej... Och, daj mi się ponieść fantazji. Wybaczcie. Prawdopodobnie w trzeciej części gry dostaniemy historię Harry'ego Osborna, do której jesteśmy przygotowywani i przez pierwszą część gry, i przez drugą, bo tam, zwłaszcza po scenach, po napisach końcowych, pojawiają się jakieś takie odniesienia do Zielonego Goblina, który na pewno nadejdzie już niebawem, może nie tak niebawem, podejrzewam, że na produkcję kolejnej gry to trzeba będzie poczekać 3 albo 4 lata. Milesa Moralesa raczej dostaliśmy przed czasem. To była gra, która była szykowana pewnie jako kolejna część, ale nie jako kolejna część na nową generację. Od pewnego momentu pewnie tak. I dlatego została skrócona prawdopodobnie, żeby być gotową na tą nową generację, bo 8-9 godzin gry to nie jest coś, co byśmy chcieli oglądać na co dzień. W sensie, jakość tej gry jest na tyle wysoka, że do pewnego stopnia to rekompensuje, ale jak mówiłem, nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest naprawdę kwestia tego, jak ktoś podchodzi do portfela. Dla jednego 8 godzin rozgrywki za tyle kasy to stanowczo za dużo. Dla innego jest to znośne, zwłaszcza jak jest pasjonatem Spidermana. No ale no cóż, to taka już nowa generacja teoretycznie ma być, więc wolałbym dłuższe gry, no ale jak ich nie dostajemy, no to cóż. No to trudno, trzeba powiedzieć, że to źle, ale fajnie się gra tak czy inaczej w te tytuły. Miles Morales, jak wspomniałem, jest tą grą, która została przygotowana na start nowej generacji PlayStation 5, znaczy PlayStation, czyli 5. Ale została przygotowana tak trochę w skrócie i w zasadzie dostaliśmy ją także na PS4. PlayStation, Sony jest świadome tego, że poprzednia generacja konsol fantastycznie się sprzedała i tak trochę nie chcą się odcinać od klientów poprzednich, od posiadaczy tej konsoli, zwłaszcza, że PS5 nie jest łatwa do zdobycia. Nadal, mimo że od premiery już trochę czasu minęło, to jest towar, który zszedł błyskawicznie z półek sklepowych i ludzie narzekają, halo, dlaczego tak mało? Dlaczego rozdano youtuberom, a ludziom nie starczyło? Jest dużo ciekawych i właściwie nieciekawych i niepokojących instytucji, które wykupiły masowo te konsole, żeby sprzedawać je drożej i tak gdzieś na serwisach aukcyjnych są te takie drogie konsole, można je sobie kupić, jeżeli ktoś jest zdesperowany. Ale tych konsol wyprodukowano naprawdę dużo, tylko że zapotrzebowanie na rynku jest ogromne, jest gigantyczne. Chyba żadna generacja konsol już na starcie nie sprzedawała się tak potwornie mocno. Pewnie związane jest to z sytuacją pandemiczną i faktem, że ludzie muszą siedzieć w domach, nie mają wyjścia, więc jeżeli chcą grać, to chcieliby grać na jak najlepszych konsolach. Kupują wszystko jak tylko idzie. Zresztą branża gamingowa rozrasta się w niesamowitym i zastraszającym tempie. Już dawno przebiliśmy, tak mówię, w liczbie mnogiej, bo też czuję się częścią jako gracz oczywiście. Przebiliśmy branżę muzyczną, branżę filmową i ta przewaga na korzyść gier będzie rosła w zastraszającym tempie. W zasadzie jedynym zagrożeniem jest rynek gier mobilnych, które są paskudne, fatalne i oparte w dużym stopniu na złodziejskich mikrotransakcjach. No ale na razie patrzymy na to z bezpiecznej odległości. Niech sobie tam mają, niech sobie tak grają. Natomiast takie tradycyjne gry rozwijają się bardzo, bardzo ładnie. No i ta nowa generacja i ten Miles Morales, który trochę uświadamia nam, że owszem, nowa generacja potrafi ładnie wyglądać, potrafi świetnie chodzić i ma ray tracing, ale nie wszystko naraz, niestety, bo możecie grać w dwóch opcjach graficznych tutaj, albo w opcji wydajnościowej, kiedy 60 klatek jest w Full HD, być może to Full HD jest podkręcone trochę tam do 1440p okazjonalnie, ale to trudno mi powiedzieć. No i mamy 4K z ray tracingiem, więc wygląda cudownie, ale tylko w 30 klatkach. I niestety to jest chyba
sufit tej generacji. Oczywiście różne są gry i pewnie w grach wyścigowych dane nam będzie zobaczyć 4K i może nawet więcej niż 60 klatek, może nawet 120, bo dlaczego by nie? Gry wyścigowe nie wymagają tak dużych zasobów jak na przykład gry z otwartym światem, ale wiecie co, ja tak w zasadzie to niewiele potrzebuję więcej do szczęścia. To, co oferuje Miles Morales, jest dla mnie graficznym majstersztykiem, naprawdę nie chcę więcej, bawię się przy tym doskonale. Natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że reklamy informujące o tym, co nowa generacja potrafi, są przesadzone mocno i powinniśmy mieć do nich spory dystans. Sporo osób nadal kłóci się ze mną, że jednak nowa generacja to na bank 4K i 120 klatek. Tylko poczekaj rok, mówią. Tylko poczekaj, zobaczysz. A ja mam wątpliwości. Gdyby się dało wycisnąć z tej maszyny dużo, dużo więcej, to byśmy już trochę wyciskali tutaj w tym Milesie Moralesie. No ale ja wiem, przez wiele lat twórcy konsol próbowali nam wmówić, że 30 klatek to jest maks, co gracze potrzebują. Próbowali nam wmówić, bo dużo łatwiej sprzedawać telewizor, który ma 4K, niż taki, który ma obsługę 120 klatek. To się w ogóle nie sprzedaje pewnie, bo jednocześnie można sprzedać telewizor i maszynę także do grania przy okazji. A tak, 60 klatek, kogo to interesowało? Na pewno nie twórców konsol. No ale teraz na szczęście pewnym standardem stały się te dwa sposoby pokazywania grafiki, ten wydajnościowy i ten jakościowy. Z moich rozmów oczywiście to nie jest żadna statystyka, bo moja grupa odbiorcza jest ograniczona pod wieloma względami. Z moich rozmów z widzami wynika, że jednak większość ludzi wybrała opcję gry w 60 klatkach niż w tym 4K i ray tracingu. Bardzo żałuję, że nie ma opcji niższej rozdzielczości, czyli Full HD, z ray tracingiem i z większą ilością klatek. No ale najwyraźniej ten ruch w stronę quality jest taki, że tylko przy 4K jest ten ray tracing i tak to jest wszystko dopasowywane. Zresztą, gdyby chcieli zapewnić styl graficzny dla każdego indywidualnego odbiorcy, pewnie by na to miejsca nie starczyło, ale liczę na to, że prędzej czy później pojawi się jakiś taki tryb, który pozwoli używać ray tracingu i 60 klatek i Full HD. A ray tracing cudownie wygląda, jeżeli przyjrzycie się temu światu, no to jest on zachwycający zdecydowanie, no ale te 30 klatek to trochę boli w oczy. Chociaż trzeba przyznać, że sam Spider-Man jest na tyle dobrze zrobiony, że te 30 klatek jest bardzo, bardzo stabilnych. Od początku do końca tam nie ma żadnych strat, więc jeżeli ktoś gra na dużym telewizorze i chce mieć te 4K, no to myślę, że będzie się bawił doskonale. Więc to nie są słowa krytyki, mam po prostu nadzieję, że kiedyś łatwiej będzie uzyskać te możliwości graficzne przy tych maszynach obecnie i że to nie będzie taki rodzynek, że tylko jeden tryb graficzny zaoferuje na przykład ray tracing. Moim zdaniem ray tracing, mimo tego, że to taka trudna technologia, ona nie miała łatwego wejścia na rynek, ponieważ karty graficzne pierwsze, które pozwalały na to, były bardzo drogie, a i tak nie dawały rady oferować dużej jakości, może jakość owszem, ale dużej ilości klatek. Teraz z tą generacją 3000 NVIDIA, no i z nowymi konsolami ray tracing staje się czymś bardziej namacalnym, ale nadal jest bardzo obciąża, wymusza mnóstwo dodatkowej mocy z konsol, więc chciałbym, żeby to było standardem teraz. Pewnie do pewnego stopnia się stanie, ale coś kosztem czegoś. Nie dostaniemy tego za nic i podejrzewam, że przy kolejnej generacji konsol, jeżeli taka nadejdzie, jeżeli granie w chmurze nie stanie się standardem, wydaje mi się, że jeszcze się nie stanie, to następna generacja konsol pewnie już te wszystkie graficzne wodotryski, które dzisiaj są, wydawać by się mogło, że powinny być standardem, ta przyszła generacja już dostarczy i być może zacznie się pracować nad konsolami w trochę inny sposób, nie tylko pod kątem uzyskania lepszej grafiki, bo ta już moim zdaniem dzisiaj jest wybitna, ale także pod kątem wykorzystania dodatkowych zasobów na rozwój sztucznej inteligencji, na obsługę algorytmów i tak dalej. To też jest jakaś przyszłość, która w tej generacji nie nadejdzie. Mam nadzieję, że w przyszłej. Man, how many people does it take to bust a power station? You ring up the emergency lights? I thought you did. Could be one of the station workers. Keep an eye out. What's up? A co z tym Milesem Moralesem i co w zasadzie ta historia próbuje nam opowiedzieć? Próbuje nam trochę opowiedzieć o mniejszościach, może trochę za dużo, może trochę na tak ze zbyt wielkim parciem na szkło, ale trochę o Harlemie, trochę o tym, że Miles Morales jest Spider-Manem,
określonej grupy społecznej, ale tak w takim pozytywnym znaczeniu. To jest nasz Miles Morales, właśnie, przepraszam, to jest nasz Spider-Man, mówią mieszkańcy Harlemu i faktycznie to jest ich, ponieważ sprawami Harlemu tam się zajmuje, się elektrownią, która jest zasilana bardzo niepokojącym surowcem i ten próbuje przebadać sytuację tego surowca i przy okazji trafiają się jakieś sytuacje rodzinne, bo także o rodzinie, o samotności, o utracie kogoś bliskiego i po jednej i po drugiej stronie, w sensie i po tej pozytywnej, i po tej negatywnej, po środku jest multimilioner, który ma oczywiście, to zawsze tak sobie myślę, biedni naukowcy w tych grach są przedstawiani zawsze w taki negatywny sposób. Nie ma jakiegoś fajnego naukowca, który by coś pozytywnego zrobił i wspierał to Octavius Otto w poprzedniej części chciał zniszczyć cały Nowy Jork, w obecnej też nie do końca miły jest gentleman, który zajmuje się wynalazkami. Więc no takie historie to bardzo antynaukowe są te opowieści Marvela. No ale cóż, najwyraźniej tak musi być, tak czy inaczej. Historia jest rodzinna i to na takich wielu poziomach, bo dotyczy bliskiej znajomej Milesa Moralesa, dotyczy wujka Milesa Moralesa, dotyczy też mamy, która jest bardzo aktywna politycznie i najbliższych przyjaciół. Bardzo ciepła i sympatyczna historia, która przy okazji cudownie jest opowiadana w cutscenkach, bo sam silnik graficzny oferuje bardzo dobrą jakość obrazu, ale cutscenki są zrobione po prostu po mistrzowsku. To jest tak na poziomie tego, co robi Naughty Dog z The Last of Us 2 nawet. Natomiast musimy pamiętać, że to wszystko tutaj jest opowiadane w otwartym świecie i spójność między cutscenkami i otwartym światem została zachowana, a wiemy, że ten otwarty świat jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o przedstawianie grafiki. Więc fantastycznie ludzie z Insomniac zrobili tę grę. Mam nadzieję, że kolejny Spider-Man będzie równie dobry, albo niebo lepszy od tych poprzednich i mam nadzieję, że dostaniemy tym razem coś na 30, może 40 godzin głównej linii fabularnej, ale to, na co warto zwrócić uwagę, zanim się z Państwem pożegnam, bo już jestem bliski tego pożegnania, to, że zadania poboczne w Milesie są bardzo ciekawe. Każda opowiada jakąś historię, jest fajnie zrealizowana, także przy użyciu cutscenek i mam nadzieję, że w tę stronę pójdziemy, gdzie jest więcej fabuły w tych zadaniach pobocznych, a główna linia fabularna, mimo że ważna, nie stanowi takiego trzonu rozgrywki. Może to jest taki kierunek, który trochę Redzi wyznaczają także cyberpunkiem, ale czas pokaże. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się. Hej, hej.